Postępujące zmiany były zbyt duże. Działała tu jakaś inna siła. Floryda, rok 2005. Plaża wypełniona martwymi zwierzętami morskimi. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, Pismo Święte przepowiada, że wszystko w morzu zginie. Indonezja, rok 2004. Silne podmorskie wstrząsy wywołują katastrofalne tsunami. Eksperci szykują się na najgorsze. Potężne globalne trzęsienie ziemi, jakiego nie zna historia ludzkości. Rok 2009. Naukowcy przygotowują się na śmiertelną ogólnoświatową pandemię. Bardzo mnie to niepokoi. Jestem na pierwszej linii. Mam rodzinę. Czy te znaki przepowiada Biblia? Proroctwo biblijne to ostrzeżenie od wszystkowiedzącego i wszystkowidzącego Boga. Czy zbliżamy się do naszego kresu? Nastąpi chaos. Czy to możliwe, że doświadczymy 7 znaków apokalipsy? Siedem znaków apokalipsy. Na przestrzeni dziejów wszystkie cywilizacje rozważały tajemnice własnego końca. Słowo apokalipsa znaczy po grecku uniesienie zasłony, odsłonięcie czegoś ukrytego przed ludzkością. Klucz do rozszyfrowania chrześcijańskiego proroctwa apokalipsy znajduje się w Księdze Objawienia, ostatniej w Nowym Testamencie. Napisał ją Jan z Patmos około roku 100 naszej ery. Jest to najbardziej tajemnicza i kontrowersyjna ze wszystkich ksiąg Biblii. Księga Objawienia przedstawia obraz całkowitego zniszczenia ziemi przed Dniem Sądu Ostatecznego. Boski plan końca świata, zapisany w zwoju opatrzonym 7 pieczęciami. Jan z Patmos przepowiedział: po złamaniu każdej pieczęci nastąpi nowa katastrofa. Pojawi się nowy znak, że koniec świata jest bliski. Od prawie 2000 lat ludzie boją się tych przepowiedni. Od czasu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa było wielu fałszywych mesjaszów, którzy głosili, że nadszedł koniec. Jednak wszyscy, ateiści, scjentolodzy, hinduiści, chrześcijanie, katolicy, Żydzi, wiedzą, że jesteśmy na progu apokalipsy. Czy biblijne proroctwo 7 znaków, napisane prawie 2000 lat temu, spełnia się teraz? Czy współczesna nauka może potwierdzić pojawienie się tych biblijnych znaków? Uczeni są zgodni, że świat się skończy i że wiele cech końca świata może przypominać zjawiska i katastrofy opisane w Księdze Objawienia. Nie zgadzają się jednak co do tego, czy jest to wola Boga, czy też wypadek świata natury. Według Księgi Objawienia znaki ostrzegawcze, które zwiastują początek proroctwa, są jasne. 4 jeźdźcy apokalipsy. Bibliści rozszyfrowali ich symbolikę. Jeźdźcy na koniach białym, rydzym, wronym i płowym przyniosą nieszczęścia. Jeśli proroctwo zaczęło się już spełniać, zagrożenia, które niosą 4 jeźdźcy, powinny już się pojawić. 4 jeździec na płowym koniu symbolizuje zarazę. A gdy otworzył pieczęć 4 i ujrzałem, oto koń trupioblady, a imię siedzącego na nim śmierć. 4 jeździec apokalipsy budzi przerażenie. Koń płowy przedstawia globalną zarazę. To jeździec śmierci. Większość ludzi umrze. Mimo postępu we współczesnej medycynie, choroby wciąż zabijają. Co roku ponad 1 000 000 ludzi umiera na samą malarię.
Groźba ogólnoświatowej pandemii budzi strach, nawet wśród speców od medycyny. Bardzo się niepokoję. Jestem na pierwszej linii. Mam rodzinę, mam dzieci, które są narażone na te choroby. Po fakcie jest zawsze za późno. Musimy wkładać więcej pracy i wysiłku w poszukiwanie szczepionek i środków zapobiegawczych przeciw tym chorobom, zanim nas zaatakują. Zarazy to tylko jeden znak. Trzeci jeździec, wrony, nadaje inny wymiar zagładzie ludzi. A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie zwierzę mówiące: przyjdź. I ujrzałem, a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. Czarny koń przedstawia śmierć i głód. W ostatnich latach coraz szersze wykorzystywanie roślin uprawnych do produkcji biopaliw powoduje niedobory żywności na świecie. Niektórzy obawiają się, że to dopiero początek. Na świecie brakuje żywności i ludzie zaczynają masowo umierać. Ogromne niedobory żywności wywołują powszechny głód. Specjalistka z jednostki reagowania na klęski wyjaśnia, co może się zdarzyć, gdy zabraknie żywności. Nastąpi chaos. Reguły przestaną obowiązywać, bo ważne będzie tylko przetrwanie. Oprócz ciebie i twojej rodziny nikt nie będzie się liczył. Inni staną ci się obojętni. Dla chleba zrobisz wszystko. Drugi jeździec sprowadzi jeszcze większą klęskę. I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali. Czerwony koń reprezentuje wojnę i konflikt na naszej planecie. Potwierdzenie tego znaku widzimy wokół nas. Wojna, ludobójstwo, terroryzm. Bezmiar ludzkiego cierpienia ogarnia cały glob. Ale dokąd to wszystko prowadzi? Większość uczonych i religioznawców jest zgodna, że możliwość zagłady ludzkości istnieje. Jerry Jenkins, współautor cyklu Powieść o czasach ostatecznych, wyjaśnia. Nasilające się klęski żywiołowe, wojny i coraz częstsze globalne konflikty między narodami świadczą o tym, że zmierzamy ku katastrofie. Znaki jeźdźców 4, 3 i 2 są już wokół nas. Lecz największą grozę wywołuje pierwszy z nich. I ujrzałem oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. Poszatanie, pierwszy jeździec, to najbardziej złowroga postać w Biblii. Antychryst. O tej postaci rozpowszechniło się kilka błędnych przekonań. Antychryst kojarzy się ludziom z filmami grozy i liczbą 666. Z facetem o gorących oczach, który wygląda jak opętany przez demona. Nie będzie krzyczał na stadionach pod znakiem swastyki. Ludzie nie będą go pozdrawiać sloganem Sieg Heil. Będzie głosił pokój. Pojawi się w czasach wojen i niezgody, podobnych do dzisiejszych. Będzie to osoba elokwentna i miłująca pokój. Ludzie przylgną do niego i pozwolą mu się poprowadzić. Księga Objawienia przepowiada, że Antychryst ostatecznie przejdzie na ciemną stronę. Odegra główną rolę w kulminacyjnej wojnie, która zniszczy świat. Armagedonie. Kluczem do odczytania reszty proroctwa jest liczba 7. Autor Księgi Objawienia, jak wszyscy pierwsi chrześcijanie, urodził się, wychował i wykształcił jako Żyd. Jaka jest sekretna liczba Biblii hebrajskiej? To 7. Tyle dni zajęło Bogu stworzenie świata. Później był głód, który trwał 7 lat. Ale najpierw Bóg dał państwu egipskiemu 7 lat obfitości. Ten motyw przejawia się przez całą Biblię, a jego zakończenie jest w Księdze Objawienia. Następują po sobie kolejne, coraz surowsze sądy.
Mamy 7 pieczęci, 7 trąb i 7 czasz. Siódemkowe serie osiągają wreszcie apogeum. To apogeum, które dopiero się zaczęło. Następnym znakiem jest globalna zagłada zesłana z nieba. Siedem znaków Księgi Objawienia przepowiada znacznie więcej niż 7 katastrof, które spadną na ludzkość. Zagadkowe proroctwo opisuje 7 katastrof w 7 dodatkowych znakach. Jeden z globalnych koszmarów naprawdę przyjdzie z nieba. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię. Niebo zostało usunięte, a królowie ziemscy ukryli się do jaskiń i górskich skał. Obiekty spadające z nieba są wymienione w Księdze Objawienia więcej niż raz. Święty Jan widzi w swojej wizji wszystkie te gwiazdy spadające z nieba. Może to być deszcz meteorów lub uderzenie potężnej asteroidy w Ziemię. Wizja Jana została zapewne zainspirowana opowieściami o kometach i meteorach uderzających w Ziemię. Na przestrzeni dziejów zjawiska na niebie, zwłaszcza komety i meteory, mocno niepokoiły istoty ludzkie. W czasach biblijnych tylko jedna siła mogła sprawić, że gwiazdy spadały. Najbardziej oczywistym wyjaśnieniem jest to, że Bóg wyrażał w ten sposób swoje niezadowolenie. Bibliści odkryli kilkakrotnie wymienione w Piśmie Świętym słowo, które wiąże się bezpośrednio z proroctwami. To gwiazda, której nazwa wywodzi się od rośliny o gorzkim smaku – piołun. I trzeci anioł zatrąbił, i spadła z nieba wielka gwiazda, a imię gwiazdy zowie się piołun. Czy zapowiedziany piołun to asteroida, która uderzy w Ziemię? Piołun budzi grozę, bo może siać zniszczenie, zabić ludzi, rośliny i zwierzęta. To wielki obiekt, który da się wytropić dzięki współczesnej technologii. To, co religia interpretuje jako proroctwo, naukowcy tacy jak dr Phil Plait postrzegają jako rzecz realną. Największym zagrożeniem z nieba jest uderzenie asteroidy, które kiedyś na pewno nastąpi. To absolutnie pewne. W kosmosie są meteory, które okresowo trafiają w Ziemię. Są dość duże, by raz na 100 lat spowodować poważne zniszczenia. Czy asteroida może uderzyć w Ziemię i wszystko zniszczyć? Raz już się to zdarzyło. Bryła żelaza o średnicy 50 metrów spadła na pustynię 50 tysięcy lat temu. Miała energię 20 megaton, co odpowiada wybuchowi 20 milionów ton trotylu. Uczeni sądzą, że 65 milionów lat temu asteroida zderzyła się z naszym globem, powodując niewyobrażalne zniszczenia. Nasza planeta spaliła się, uległa kremacji. Skała większa od Everestu spadła na Yucatan. Energia uderzenia była gigantyczna. Obiekt o tej masie i prędkości ma energię ponad 100 milionów megaton. Średniej wielkości bomba wodorowa ma 1 megatonę mocy, więc był to odpowiednik 100 milionów takich bomb. 10-kilometrowa asteroida spowodowała zniszczenia na ogromną skalę. Cała ta energia zmieniła się w ciepło. Wody oceanów wyparowały. Powstał wielki obłok pary wodnej i roztopionych skał. Pojawiły się fale tsunami wysokie na kilkaset metrów i trzęsienie ziemi o magnitudzie 12. Materiał skalny i popiół trafiły do atmosfery, rozgrzewając się jak spadająca gwiazda o energii 20 milionów megaton. Kilka godzin po uderzeniu wszystkie kontynenty stanęły w ogniu. Było to piekło na Ziemi. Czy asteroida mogła rozpocząć apokalipsę? Dowody wskazują, że tak.
tylko nie dla ludzkości. Jest jasne, że kolizja z asteroidą mogła się wydarzyć. Pytanie tylko, kiedy? Obserwatorium w Arecibo śledzi obiekty w naszym Układzie Słonecznym od 1963 roku. Wciąż dysponuje największym radioteleskopem na świecie. Radioteleskopy w przeciwieństwie do teleskopów optycznych działają podobnie jak radary. Mamy najpotężniejszy system radarowy na Ziemi, którym śledzimy asteroidy. Uzyskujemy precyzyjne informacje o ich trajektorii i orbicie. Możemy stwierdzić, czy dany obiekt stanowi dla nas zagrożenie. Ich odkrycia niepokoją społeczności religijne i naukowe. Groźne dla nas są duże obiekty, które mogą wyrządzić znaczące szkody. To te, które mają ponad 150 metrów średnicy. Jest ich 10 do 20 tysięcy. Z tej liczby znamy położenie 10-30% asteroidów. Ostrożnie licząc, 7 do 14 tysięcy obiektów może zagrażać Ziemi. Nawet 100-metrowa asteroida potrafi zniszczyć miasto wielkości Tokio. Gdyby jedna z nich spełniła przepowiednie Piołunu, nastąpiłby kataklizm. Jeśli 200-metrowa asteroida przejdzie przez ziemską atmosferę, bardzo się rozgrzeje. Obserwując to zjawisko z Nowego Jorku, zobaczylibyśmy ogromną, ognistą kulę na niebie. Poczulibyśmy jej żar. Wyglądałaby jak dodatkowe słońce. Gdy Piołun się zbliży, temperatura wzrośnie. Będzie coraz goręcej, jakbyś włożył głowę do piekarnika. Zaczniesz się palić, cały dom stanie w ogniu. Po kilku sekundach wszystkie budynki na Manhattanie ogarną płomienie. Ale pożar nie potrwa długo. Ogień zgaśnie, gdy obiekt uderzy w ziemię. Asteroida Piołun wyżłobi ogromny krater. Fala uderzeniowa zburzy budynki w promieniu wielu kilometrów. Fala ciśnienia i żar całkowicie zniszczą wyspę Manhattan. Piołun uderzy z taką siłą, że zginą wszystkie zwierzęta morskie, a wybrzeże zostanie zniszczone. Zatruje morze, zabije ludzi, rośliny i zwierzęta. Spustoszy świat. Największe zniszczenia nastąpią w ciągu miesięcy i lat po zderzeniu. Nastanie zima poimpaktowa. Materiał wyrzucony z krateru zakryje słońce. Fotosynteza ustanie. Rośliny zginą. Przerwie się łańcuch pokarmowy. Ludzie będą masowo umierać. Gospodarka światowa załamie się, poważnie zmniejszy się produkcja żywności. Skutki będą długotrwałe. Śmierć może przyjść z nieba, jak opisał to święty Jan w Księdze Objawienia. Lecz Piołun to tylko początek podróży ku ostatecznej biblijnej apokalipsie. Zarówno ci, którzy wierzą w siedem znaków, jak i uczeni, zgadzają się, że zaraza, która zabije miliony ludzi, to tylko kwestia czasu. Przepowiednia o siedmiu znakach opisuje straszliwe katastrofy. Według tych, którzy wierzą w koniec dni, czas, gdy Bóg wyładuje swą wściekłość, najgorsze jest już w drodze. Choroba. Bały się jej wszystkie cywilizacje od zarania człowieka. Nawet dziś ludzkość drży przed epidemią.
W 2003 roku zespół ostrej niewydolności płuc, SARS, zaatakował 29 krajów. Od 1972 roku malaria zabiła prawie 100 milionów ludzi. Ptasia i świńska grypa mogą w każdej chwili wywołać globalną pandemię. Wszystkie te choroby można powiązać z jednym z siedmiu znaków. I ujrzałem, oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć. To jeden z najbardziej przerażających znaków w całym proroctwie. W tekście Księgi Objawienia są liczne nawiązania do chorób. Pierwszą i najważniejszą jest płowy koń, który reprezentuje zesłanie chorób i zaraz na naszą planetę. Zaraza jest pewna. To tylko kwestia czasu, kiedy znów będziemy cierpieć. Siły piekielne ogarniają świat. Szerzą się zarazy, choroby, śmierć. Według Biblii zginie 1/4 ludności świata. Czwarta część populacji, ponad miliard ludzi, pada trupem. Taka liczba nie mieści się w głowie. Co może sprawić, żeby ludzkość cierpiała na taką skalę? Nauka może dostarczyć nam odpowiedzi. Co 10 lat pojawia się bardzo groźny szczep wirusa. Co 100 lat wybucha pandemia. To nic nowego. Znamy to z historii. Zarazy i pandemie mają długą historię, która sięga starożytności. Pod koniec pierwszego wieku naszej ery, gdy Jan z Patmos pisał Księgę Objawienia, zarazy uderzyły na obszarach dzisiejszych Libii, Egiptu i Syrii, niedaleko samej wyspy Patmos. Zapewne święty Jan dobrze znał te wydarzenia. Najgorsza zaraza wybuchła w średniowieczu. Czarna śmierć. Dżuma dymienicza nawiedziła Europę w połowie XIV wieku, zabijając 25 do 50 milionów ludzi. Choroba objawia się obrzękiem węzłów limfatycznych, czyli tak zwaną dymienicą, stąd jej nazwa. Około roku 1400 liczba ofiar moru sięgnęła 100 milionów, zmniejszając populację Europy o 50%. W średniowieczu wielu szukało ratunku w Biblii, wierząc, że zaraza jest karą boską. W owym czasie czarnej śmierci przypisywano znaczenie duchowe. Była to klasyczna forma kary, którą Bóg zsyła na ziemię. Mówią o tym Księga Objawienia i relacja o 10 plagach egipskich podczas Eksodusu. Zaraza jako dowód niezadowolenia Boga ma długą tradycję i występuje w Apokalipsie świętego Jana. Gdy ludzie uodpornili się na dżumę dymieniczą, zaraza zaczęła ustępować, ale strach przed kolejną plagą utrzymywał się przez wieki. Najgorsza pandemia w czasach współczesnych rozpoczęła się w 1918 roku, pod koniec I wojny światowej. Była to śmiertelna grypa, zwana Hiszpanką, która zabiła na całym świecie dziesiątki milionów ludzi. Hiszpanka przyniosła więcej ofiar niż Wielka Wojna. Nie wiadomo, gdzie się rozpoczęła. Ptasi wirus uległ mutacji i szybko się rozprzestrzenił. Ptasi wirus. Ta nazwa brzmi znajomo. Dziś naukowcy niepokoją się innym wirusem ptasiej grypy. Szczepem H5. Pod pewnymi względami niebezpieczeństwo jest jeszcze większe. Jeśli ten wirus zmutuje i zarazi ludzi, dojdzie do katastrofy. Umrze 50, 100 lub 150 milionów osób. Tak jak podczas pandemii w 1918 roku, zmutowany wirus grypy H5 błyskawicznie się rozprzestrzenił. Żyjemy dziś w globalnej wiosce. Infekcja może szybko wymknąć się spod kontroli. Stworzyliśmy autostradę dla tych wirusów, które z dnia na dzień mogą obiec cały glob.
Chory wsiada do samolotu. Okres inkubacji pandemicznej grypy trwa 2 dni. Gdy nosiciel choroby ląduje w innej części świata, nikt nie podejrzewa, że pandemia już się rozpoczęła. Infekcja może przenosić się przez jakiś czas, zanim zostanie wykryta. To może dziać się w wielu rejonach globu. Przez lotnisko w Los Angeles przepływa tłum ludzi. Jedna osoba może zarazić wszystkich pasażerów w samolocie. Ci zaś, przechodząc przez bramki na lotnisku, mogą przekazać wirusa wszystkim, z którymi mają kontakt. Potem zarażają rodzinę i znajomych. Kiedy to się dzieje, nie mamy żadnej odporności. H5 ma łagodne objawy, więc zarażona osoba może być nieświadoma ryzyka. Pierwsze symptomy pandemicznego wirusa przypominają zwykłą grypę. Gorączka, kaszel, bóle mięśni. Cieknie ci z nosa, oczy łzawią, boli gardło. Lecz choroba szybko postępuje. Bolą cię mięśnie, gardło. Masz kaszel, kłopoty z oddychaniem. Choroba się rozwija, tracisz oddech. Ustaje akcja serca i praca nerek. Po 4 dniach lądujesz w szpitalu, po 9 umierasz. Choć te prognozy są złowieszcze, ptasia grypa nie jest największym zagrożeniem. Najgorsza plaga ma bardziej ponure źródło. Płowy koń reprezentuje śmierć wskutek wojny biologicznej, aktu terroryzmu, naruszenia zabezpieczeń, konfliktu zbrojnego. Pęka fiolka, rozbija się ciężarówka. Żywność zostaje zakażona. Liczne plagi biologiczne spadają na Ziemię. Nie ma na nie lekarstwa. Szerzą się błyskawicznie. Umrą miliony ludzi. A jeśli zarazy nie da się opanować? Kilku nosicieli zaraża całą populację. Ekspert od broni masowego zniszczenia John Barton rozumie zagrożenie, jakie niosą dzisiejsze wirusy, produkty bioinżynierii. Bioinżynieria stanowi dziś dla nas największe zagrożenie. Jedynym ograniczeniem dla broni biologicznej są sposoby jej przenoszenia. Atak bioterrorystyczny łatwo wykonać. Środki biologiczne są niewidoczne, bezwonne, bez smaku. Nie wiadomo, jak się przed nimi bronić. Zwykle nie mamy gotowych antywirusów, bo nie wiemy, z czym będziemy mieć do czynienia. Rozpoznanie zagrożenia wymaga czasu. Powiedzmy, że komórka terrorystyczna ma wirus, który trzeba rozsiać z powietrza. Na gęsto zaludnionych obszarach takich jak Los Angeles lub Nowy Jork nie trudno zarazić wszystkich i osiągnąć swój cel. Amerykanie dużo podróżują. Europejczycy często przekraczają granice. W krótkim czasie można zainfekować cały świat. Taki wirus spowodowałby katastrofę. Szpitale byłyby przepełnione. Służba zdrowia nie byłaby w stanie przyjąć wszystkich chorych pacjentów. Oddziały pomocy doraźnej i szpitale pękałyby w szwach. Lekarze i pielęgniarki byliby wyczerpani. Jak pomóc takiej armii pacjentów? To niewykonalne. Co gorsza, wirus może szybko mutować, uodparniając się na leki. Wirusy mutują szybciej niż bakterie. Jeśli uzyskają właściwą kombinację, nikt nie przeżyje. Wielokrotnie mutacje tworzą nowe szczepy, które wędrują od gospodarza do gospodarza i stają się nie do zwalczenia. Mimo starań nie możemy powstrzymać epidemii ani zamknąć lotnisk, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji. Wyłaniają się apokaliptyczne skrajności. Kwarantanna, zbiorowa panika i wreszcie załamanie społeczeństwa. Przy ostrym przebiegu choroby nie nadążymy z grzebaniem ofiar. Zwłoki na ulicach, przerwy w dostawie prądu, służba medyczna w rozsypce.
Przy szybkiej mutacji liczba ofiar będzie tak duża, że ich ciała będą leżeć na ulicach miast. Nastąpią masowe zgony i nie będzie na to lekarstwa, bo wirus jest wytworem inżynierii genetycznej. Mówi o tym Księga Objawienia. To nie Bóg zsyła zarazę na ziemię. Skoro chcecie tworzyć choroby, pozwolę wam na to, ale poniesiecie konsekwencje. Biblijna przepowiednia o globalnej plazie, która zabije połowę populacji, spełni się w zupełnie nowej skali. Jeśli Bóg ją ześle, będzie straszna. Nauka i religia zgadzają się, że to tylko kwestia czasu. Wiele osób wątpi w biblijne proroctwo siedmiu znaków. Ale z naszego dochodzenia wyłania się pewien wzorzec. To mroczne miejsce na obrzeżach ludzkiej wiedzy, gdzie różnice między współczesną nauką a starożytnym proroctwem zaczynają się zacierać. Następny znak wskazuje to miejsce wyraźniej, ujawniając nowy poziom zgrozy i zniszczenia. W ostatniej dekadzie świat nawiedziły katastrofalne trzęsienia ziemi. Wstrząsy i tsunami na Sumatrze w 2004 roku zabiły 270 tysięcy ludzi. Trzęsienie ziemi w Chinach pochłonęło 80 tysięcy ofiar. W 2005 roku tyle samo ludzi zginęło od wstrząsów w Pakistanie. Ucierpiały setki tysięcy ofiar, kobiet, dzieci, młodych i starych. Czy te straszne kataklizmy wiążą się z biblijną przepowiednią? Dla tych, którzy wierzą w siedem znaków, dowód jest oczywisty. I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi. Niektórzy wierzą, że najgorsze dopiero przyjdzie. Będzie niepodobne do wszystkiego, co znamy z historii. Globalne trzęsienie ziemi przerazi ludzi do cna. Potężne wstrząsy nastąpią jednocześnie na całym świecie. Nawet uczeni niepokoją się tą możliwością. Tworzymy plany dla siebie tu, w Stanach, ale pomyślmy o innych miejscach, takich jak Bangladesz. Trzęsienie ziemi w Dace zabije mnóstwo ludzi. Dla zagorzałych chrześcijan to przedsmak zniszczenia zapowiedzianego przez siedem znaków. Bóg chce potrząsnąć ludźmi, żeby uświadomili sobie, że Go potrzebują. Trzęsienia ziemi odgrywają w przepowiedni główną rolę, która wykracza poza złamanie szóstej pieczęci. Są kluczową karą Boga w całej Księdze Objawienia. W siódmej czaszy mowa jest o trzęsieniu ziemi, jakiego świat jeszcze nie widział. Góry zostaną zrównane z ziemią na całej planecie. Wyspy rozpadną się i znikną. Miasta zostaną starte na proch. Dla wierzących tak wielkie wstrząsy muszą być dziełem Boga. Kary w Księdze Objawienia są wzmocnieniem zjawisk naturalnych, które widzimy dziś. Nie jestem pewien, czy możemy spojrzeć dziś na świat natury i powiedzieć, że to, co się dzieje, jest normalne. To zjawisko nadprzyrodzone. Naukowcy próbują zrozumieć i przewidzieć wielkie wstrząsy. Jednym z ekspertów jest Thomas Jordan, dyrektor Centrum Sejsmicznego w Południowej Kalifornii. Trzęsienia ziemi należą do największych zabójców wśród klęsk żywiołowych. W naszych dziejach znamy wstrząsy, które uśmierciły ponad 50 tysięcy ludzi. Trzęsienia ziemi występują wzdłuż uskoków, miejsc, gdzie zderzają się wielkie płyty tektoniczne, wyzwalając ogromne ilości energii. Wyspa Patmos, gdzie napisano Księgę Objawienia,
leży na obszarze znanym z dużej aktywności sejsmicznej. Możliwe, że święty Jan doświadczył grozy trzęsień ziemi osobiście. Podobnie jak jego pierwsi czytelnicy, chrześcijanie, żyjący we wschodniej części Imperium Rzymskiego. Dla nich przyczyna wstrząsów była oczywista. Była to kara rozgniewanego Boga. Pod koniec opisu siedmiu czasz gniewu Boga pojawia się wielkie trzęsienie ziemi. Ludzie boją się i rozumieją, że spotyka ich gniew Boży, bo Bóg jest niezadowolony. Dziś naukowcy próbują badać te zjawiska. W Kalifornii geolodzy wydrążyli głęboki otwór w groźnym uskoku San Andreas, żeby umieścić w nim czułe instrumenty pomiarowe. W tej chwili sejsmolodzy nie potrafią przewidywać trzęsień ziemi. Po raz pierwszy wykonano wiercenie w aktywnym uskoku. Zakładając stację monitorującą w strefie uskoku, sejsmolodzy chcą ustalić, czy przewidywanie wstrząsów jest możliwe. Dla naukowców jedno jest oczywiste. Wiemy, że nastąpią. Pytanie tylko, kiedy? Ci, którzy wierzą w siedem znaków, widzą znacznie potężniejszą siłę. Nie jestem pewien, czy te naukowe wyjaśnienia są konieczne. Jeśli Bóg postanowi wywołać trzęsienie ziemi, to ono nastąpi. Wiemy, co powoduje trzęsienia ziemi. Wiemy też, że nadal się będą pojawiać. Co musiałoby się dziś stać, żeby wstrząsy tektoniczne uznano za znak od Boga? Żeby spełnić proroctwo, musiałaby nastąpić seria globalnych wstrząsów uderzających w miasta położone wzdłuż linii uskoku. San Francisco, Tokio, Szanghaj, Ateny, Istanbul. Lista objęłaby kilka miast w Ameryce, zwłaszcza te w pobliżu uskoku San Andreas. Biegnie on od południowego końca stanu przez zurbanizowane regiony Los Angeles i San Francisco do północnej Kalifornii. Alina Dorian zajmuje się przewidywaniem skutków takiej katastrofy. Najgorszy moment na trzęsienie ziemi jest wtedy, gdy większość ludności przebywa w miejscach wysokiego ryzyka, czyli w wieżowcach, na autostradach i gdy dzieci są w szkołach, odseparowane od swoich rodzin. To będzie gwałtowny kataklizm. Grunt może się przemieścić od 3 do 6 metrów. Będzie się trząsł tak mocno, że ludzie nie utrzymają się na nogach. Szyby wypadające z wysokich budynków będą zagrażać osobom znajdującym się na dole. Każdy przedmiot spadający z dużej wysokości jest jak zabłąkana kula. Dodajmy do tego hartowane szyby, które zachowują się jak ostrze gilotyny. Liczba urazów, jakie spowodują te obiekty, będzie ogromna. Budynki z cegły zawalą się, podobnie te starsze, z betonowym szkieletem. Zapadające się kondygnacje będą wyglądały jak naleśniki nadziewane ludźmi. Na porządku dziennym będą amputacje, zapadnięte płuca, zmiażdżone serca. Jeśli krwawisz i nie możesz się dostać do szpitala, umierasz. Nawet nowoczesne drapacze chmur w LA, odporne na duże wstrząsy, nie będą całkiem bezpieczne. Budynki zaczną się kołysać i zawalać. Po kilku minutach drżenie ziemi ustanie, ale dla tych, którzy przeżyją pierwszy wstrząs, horror dopiero się zacznie. Pożary spowodowane przez zerwane gazociągi i przewody wysokiego napięcia ogarną całe miasto. Straż pożarna nie nadąży z gaszeniem ognia, który zacznie się rozprzestrzeniać. W końcu pożoga obejmie wszystkie budynki. Przy uszkodzonych magistralach wodnych i jezdniach pożary w Los Angeles mogą trwać wiele dni, a nawet tygodni. Spłoną tysiące ludzi uwięzionych pod gruzami budynków lub zbyt ciężko rannych, żeby się poruszać. W końcu nawet największy ogień się wypali, ale ci, co przeżyli, będą nadal cierpieć.
Śmierć poniesie wiele osób. Przez pół roku, rok lub dwa lata ocaleni będą dochodzić do siebie. Chorzy, wysiedleni, bezdomni, ci, którzy utracili cały dobytek i swoje rodziny, spróbują odbudować swoje życie. To tylko jedno miasto w jednym kraju. Wyobraźcie sobie skutki jednoczesnych trzęsień ziemi w krajach rozwijających się na całym świecie. Te budynki legną w gruzach. Ludzie nie będą mieli dokąd pójść. Będą się tłoczyć na kilku metrach kwadratowych. To daje do myślenia. Katastrofa na biblijną skalę. Trzęsienia ziemi to ostrzeżenie. Zdarzały się nieraz w dziejach ludzkości i pokazują, że Bóg nadal włada ziemią. Następny znak wskazuje na katastrofę, która jest mniej znana, ale może okazać się jeszcze groźniejsza. Śmierć z kosmosu, spowodowana przez najpotężniejsze siły we wszechświecie. Nasze badanie proroctwa siedmiu znaków ujawniło, że takie zagrożenia mogą się pojawić. Dla tych, którzy wierzą w przepowiednie, znaczenie dowodów jest oczywiste. Bóg daje nam znaki, próbując nas obudzić. Żarliwi chrześcijanie widzą w tym boski plan zniszczenia świata i drugie przyjście Chrystusa. Księga Objawienia przedstawia obraz całkowitego zniszczenia ziemi w oczekiwaniu na Dzień Sądu. Co godne uwagi, współczesna nauka potwierdza wiele spośród scenariuszy końca świata przedstawionych w tych tajemniczych proroctwach. Naukowcy są zgodni, że wiele cech końca świata może przypominać zjawiska i katastrofy opisane w Apokalipsie Świętego Jana. Przepowiednia w Księdze Objawienia zapowiada apogeum katastrof, które reprezentują trzy serie po siedem znaków. To wszystko jest już wystarczająco przerażające, a przecież jest jeszcze więcej znaków do zbadania. Następny znak zagraża czemuś tak ważnemu, że bez tego życie na Ziemi przestałoby istnieć. Nasze Słońce wschodzi każdego dnia, przynosząc światło, ciepło i życie. Nasz świat istnieje dzięki jego dobroczynnym promieniom. Co stanie się, kiedy Słońce i gwiazdy przyniosą śmierć, zniszczenie i mrok? Biblijne proroctwo mówi, że gdy zabrzmi czwarta trąba, w niebie rozpęta się piekło. I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą. Słońce stało się czarne jak włosienny wór. Księga Objawienia, ustęp szósty, wers dwunasty. Szósty znak. Ciemniejące słońce. Słońce pociemnieje, a księżyc nabierze barwy krwi. To okres przejściowy przed gniewem Bożym lub wielką zgryzotą. Ciemnienie słońca, o którym mówi przepowiednia, nie jest dziełem człowieka. To Bóg wyłącza nam światło. Słońce zawsze wzbudzało strach i podziw wśród ludzi. Zaćmienia były dla naszych przodków tak przerażającym doświadczeniem, że często powodowały powszechną panikę. Ponure przepowiednie tego znaku ostrzegają przed czymś więcej niż tymczasowe skutki zaćmienia. Czy szósty znak wskazuje, że nasze Słońce może ściemnieć na stałe? Czy pogrążymy się w kosmicznym mroku tak niszczycielskim, że wielu uzna to za dzieło Boga lub znak apokalipsy?
O dziwo naukowcy mówią, że taka możliwość istnieje. Jak na ironię, całkowite zaćmienie na naszej planecie rozpocznie się od rozbłysku najjaśniejszego światła we wszechświecie. Promienie gamma są częścią widma elektromagnetycznego. To po prostu światło. Promienie gamma to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego. Powstają w czasie rozpadu radioaktywnego. Jeśli zwykłe światło jest jak piórko muskające policzek, promień gamma jest jak kula. Pojedynczy foton gamma ma miliard razy więcej energii niż foton światła widzialnego. Dlatego są niebezpieczne. Potrafią rozszczepić komórkę i rozerwać lub zmienić cząsteczkę DNA. Choć promienie gamma odkryto ponad 100 lat temu, dopiero dziś zaczynamy odkrywać ich niszczycielską siłę. Jak wyjaśnia dr Neil Gehrels, wielki przełom w badaniu promieniowania gamma nastąpił w czasie zimnej wojny. Broń jądrowa wytwarza rozbłyski promieniowania gamma. W 1962 roku prezydent Kennedy podpisał z Sowietami zakaz prowadzenia prób nuklearnych. Zabraniał on testowania broni jądrowej ponad atmosferą ziemską. Stany Zjednoczone zbudowały serię satelitów, które monitorowały realizację tego porozumienia. Miały one czujniki, które wkrótce wykryły rozbłyski promieniowania gamma. Okazało się jednak, że nie pochodziły one z Rosji. Kilka satelitów dostrzegło rozbłysk w tym samym czasie. Nie pochodził on z Ziemi, lecz z głębi kosmosu. Kiedy uczeni w końcu zlokalizowali źródło tych promieni, odkryli jedną z najważniejszych eksplozji we wszechświecie. Rozbłysk gamma. Pod względem ilości wytwarzanej energii, rozbłyski gamma ustępują tylko wielkiemu wybuchowi. We wszechświecie nie ma większych eksplozji. Źródłem rozbłysków jest wybuch supernowej. Wnętrze gwiazdy zapada się i w jej środku powstaje czarna dziura. Wytwarza ona bliźniacze promienie energii o przeciwnych kierunkach. Są one jak kosmiczne lampy lutownicze, promienie śmierci. Promienie pędzą z prędkością światła, a zawarta w nich energia jest niewyobrażalna. W ciągu 10 sekund promienie przenoszą więcej energii niż nasze Słońce w ciągu 15 miliardów lat swojego życia. Codziennie jest ponad milion rozbłysków gamma. Dzieje się to przez cały czas. Można mówić o uderzeniach asteroid, rozbłyskach słonecznych, czarnych dziurach przelatujących przez Układ Słoneczny, ale nie ma nic bardziej przerażającego niż rozbłysk gamma. Wszystko, co leży na drodze promieni gamma w promieniu tysiąca lat świetlnych, ulega wyparowaniu. Na szczęście w pobliżu nie ma gwiazd, które mogłyby odparować naszą planetę. Jednak promieniowanie z rozbłysku gamma, odległego o kilka tysięcy lat świetlnych, mogłoby zniszczyć Ziemię. Istnieją dowody, że nasza planeta została już raz trafiona. Kilka milionów lat temu, kiedy na Ziemi królowały trylobity, zwierzęta morskie podobne do krabów, rozbłysk gamma przeszedł tak blisko naszej planety, że uśmiercił trylobity i inne organizmy. Było to jedno z największych masowych wyginięć, większe od tego, które unicestwiło dinozaury. Rozbłysk gamma może zagrozić życiu na naszej planecie. Według proroctwa Słońce i Księżyc pociemnieją. Jak ten oślepiający rozbłysk światła mógłby pogrążyć nasz świat w mroku? Odpowiedź leży 8 tysięcy lat świetlnych stąd. Gwiazda WR-104 jest dostatecznie blisko, by nas zranić i najwyraźniej mierzy w naszą stronę. Co się stanie, jeśli ta odległa gwiazda wybuchnie? Nastąpi to bez ostrzeżenia. Promienie gamma to światło i z taką prędkością podróżują. Nic nie podróżuje szybciej. Kiedy uderzą w Ziemię, wszyscy się o tym dowiemy. Zobaczymy to zjawisko i to będzie koniec. Choć leży 8 tysięcy lat świetlnych od nas, WR-104 może spowodować niszczycielską zmianę na naszym niebie. Potężny rozbłysk światła pogrąży nas w ciemności zapowiedzianej przez 7 znaków. Rozbłysk gamma zmienia chemię atmosfery ziemskiej. Może wytworzyć grubą warstwę czerwono-brunatnego smogu,
który zablokuje światło słoneczne, przez co obniży się temperatura Ziemi. Nastąpi zlodowacenie. Ustanie fotosynteza. Rośliny na globie umrą. Nagła zmiana może zabić organizmy z dolnej warstwy łańcucha pokarmowego. Zakłócenie życia mikroorganizmów w oceanie zmieni podstawę żywieniową wyższych form życia. Jeśli zginie cały plankton morski, życie natychmiast zamrze. Cały system się zawali. W tym wielkim łańcuchu wszystkie ogniwa są ze sobą połączone. Wszystko się rozpadnie. Życie ludzi uwięzionych pod ciemnym niebem na zmarzniętej, umierającej planecie stanie się koszmarem zapowiedzianym w biblijnym proroctwie, które zwiastuje dni ostatnie. U kresu czasu wszystko się rozreguluje i stanie na głowie. Słońce, nasze źródło światła, zczernieje. Całe to zamieszanie nastąpi z woli Boga, który zniszczy świat. Bóg nie potrzebuje posługiwać się nauką, żeby rozpocząć apokalipsę, ale jeśli taki efekt przyniosą promienie gamma, posłuży się nimi. W bezkresie kosmosu nie sposób przewidzieć, kiedy zacznie się to zdarzenie. Wystarczy, że twoja gwiazda i twoja planeta znajdą się blisko innej masywnej gwiazdy, która wybuchnie. Zagrożenie jest gdzieś w kosmosie. Być może gwiazda WR-104 już eksplodowała, a jej śmiercionośne promienie gamma pędzą w naszą stronę. Choć ten znak jest przerażający, biblijny marsz ku apokalipsie stanie się jeszcze straszniejszy. To katastrofa, która przywołuje obrazy samego piekła. W Parku Narodowym Yellowstone naukowcy wykonują pomiary. Dzieje się coś dziwnego. Czy to tu nastąpi przyszła biblijna katastrofa? Czy to część siedmiu znaków? I drugi anioł zatrąbił. I jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona. W wizji drugiej trąby mowa jest o wielkiej górze wpadającej do morza. To może być asteroida, ale w tekście mamy górę płonącą ogniem. Góra wyłania się z morza i bucha ogniem. To jedna z najgroźniejszych i najbardziej niszczycielskich sił na Ziemi. Czy jednym z siedmiu znaków jest wulkan? Historia starożytna daje nam wskazówkę. Obrazy ognia i siarki, opisujące piekło, były zainspirowane płonącą magmą i gazem siarkowym, które wydobywały się z wulkanów. Jak wiele naturalnych kataklizmów, erupcje wulkanów były postrzegane przez wczesnych chrześcijan jako skutek gniewu Bożego. Wezuwiusz wybuchł w 79 roku naszej ery, w okresie, gdy Jan z Patmos pisał Księgę Objawienia. Erupcja zniszczyła Pompeję. Gorący wulkaniczny popiół pogrzebał tysiące ofiar zastygłych w agonii. Pierwsi chrześcijanie uznali to za karę boską zesłaną na pogańskie Imperium Rzymskie za prześladowanie ich braci w wierze. Wybuch wulkanu to wskazówka, że Bóg włada ziemią i że kontroluje zjawiska naturalne. Dziś aż nazbyt dobrze znamy potęgę wulkanów. Mount St. Helen w 1980 roku. Pinatubo w 1991. Wybuchy te i wiele innych sprawiły ludziom cierpienia na niewyobrażalną skalę. Żeby dziś uznać erupcję wulkanu za jeden z siedmiu znaków, musiałaby ona osiągnąć niespotykaną siłę. Gdyby ten obiekt wielkości góry wpadł do oceanu, zniszczyłby życie na naszej planecie. Czy istnieją dostatecznie duże wulkany, żeby spowodować taką apokalipsę? Potwierdzają to badania naukowe.
jak mówi proroctwo, mogą być ukryte w oceanach lub nawet tuż pod nami. To superwulkany. Superwulkan wyrzuca w jednej erupcji 100 km sześciennych popiołu lub więcej. To 100 lub 150 razy większa ilość popiołu niż ta, którą wyrzucił wulkan Mount St. Helens w 1980 roku. Na naszym globie jest wiele superwulkanów. Taupo w Nowej Zelandii, Santorin na Morzu Egejskim, Campi Flegrei, obszar położony na zachód od Neapolu. Na świecie jest co najmniej 8 superwulkanów, ale trudno je znaleźć, bo zwykle nie tworzą wypiętrzonych stożków. Większość wulkanów w czasie gwałtownego wybuchu tworzy krater. Wyrzut magmy wysadza w powietrze strop komory magmowej. Gdy dochodzi do wyjątkowo dużej erupcji, tworzy się kaldera, koliste zagłębienie o stromych ścianach. Zwykle ma ona kilkadziesiąt kilometrów średnicy i powstaje w wyniku zapadania się skał w głąb komory magmowej. W Stanach Zjednoczonych jest kilka kalder superwulkanów. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Ameryce może również stanowić największe zagrożenie. Yellowstone to rozległy krater wulkaniczny o rozmiarach 56 na 72 km. Trudno sobie wyobrazić pojedynczą erupcję, która wyrzuciła tak dużo magmy i utworzyła dolinę w miejscu, gdzie nie było niczego. Tak właśnie zdarzyło się w Yellowstone i to nie raz. W Yellowstone nastąpiły trzy wielkie wybuchy, które wyrzuciły w powietrze setki kilometrów sześciennych materiału. Ostatnia z nich odbyła się prawie 650 tysięcy lat temu. Wiemy, że superwulkan w Yellowstone wybuchał w przeszłości i że znów może to zrobić w przyszłości. Pytanie tylko, kiedy? Płaskowyż Yellowstone wypiętrza się około pół cala rocznie. Wypycha go znajdująca się pod nim płynna skała. Nie mamy dosyć danych, by oszacować prawdopodobieństwo wielkiej erupcji. Dane, którymi dysponują naukowcy, wskazują, że nie zanosi się na wybuch superwulkanu Yellowstone co najmniej przez kilka tysięcy lat. Lecz przewidywania uczonych nie przekonują tych, którzy wierzą w proroctwo siedmiu znaków. Z moich doświadczeń wynika, że nauka nigdy nie zadała kłamu przepowiedniom Pisma Świętego. Zwolennicy biblijnych proroctw i naukowcy zgadzają się co do jednego. Jeśli superwulkan wybuchnie, nasze perspektywy będą marne. Najpierw dojdzie do serii mniejszych erupcji. Nie nastąpią one jednocześnie na całym obwodzie kaldery. Wybiją pojedynczą dziurę na jej krawędzi i będą przesuwać się wzdłuż niej. Gdy to nastąpi, całe dno kaldery Yellowstone zapadnie się. Gigantyczny słup gorących wulkanicznych gazów i popiołów wystrzeli na wysokość 20 km w atmosferę. Chmura pyłu opadnie w niektórych miejscach. Masy gorącego popiołu spłyną setki kilometrów dolinami rzek. Wszystkie żywe organizmy na tym obszarze zginą pod warstwą popiołu. Jak wiemy z wielu wcześniejszych erupcji, ofiary umrą straszną śmiercią. Ludzi zabija wdychanie gorących gazów, które smażą ich od środka. Wiatry przeniosą resztę popiołów na zachód. 11 stanów zachodnich, w tym znaczną część Kalifornii, przykryje warstwa popiołu. Zniszczony zostanie pas zboża na środkowym zachodzie, który żywi pokaźną część najuboższej ludności świata. Nastąpi zmiana geopolitycznej równowagi sił. Szkody długofalowe będą jeszcze większe. Popioły i gazy wulkaniczne będą krążyć w stratosferze, odbijając światło słoneczne od Ziemi.
Nastanie zima wulkaniczna, podobna do impaktowej, którą wywołuje uderzenie planetoidy w Ziemię. Globalne temperatury spadną o 5 stopni Celsjusza. Wydaje się, że to niewiele, ale właśnie tyle dzieli nas od ostatniej epoki lodowcowej. Gdy rozpoczną się te przerażające wydarzenia, znawcy Biblii natychmiast je rozpoznają, bo zostały przepowiedziane tysiące lat temu. W przeciwieństwie do żarliwych chrześcijan, naukowcy nie są pewni, czy czeka nas taka przyszłość. Wybuchy superwulkanów mogą nastąpić w kilkunastu miejscach na świecie. Jeśli zauważymy zbliżający się kataklizm, możemy w najlepszym razie ewakuować pobliski obszar i przygotować się na możliwe skutki. Nie dodaje nam to otuchy. Jedna zagadka rozwiązana, ale zostało jeszcze wiele pytań. Następny znak jest jeszcze bardziej tajemniczy niż wulkany, ale równie potężny. To zjawisko, które nada życiodajnym wodom barwę czerwoną jak ludzka krew. Większość uczonych wierzy, że życie zrodziło się w oceanach. Czy może się ono skończyć z powodu mórz? Dla wielu zwolenników siedmiu znaków odpowiedź brzmi tak. W 2005 roku wybrzeże Florydy było zasłane martwymi organizmami morskimi. Ekipy, wyposażone w widły i maski przeciwgazowe, usuwały dziesiątki tysięcy martwych zwierząt wyrzuconych na brzegi Zatoki Meksykańskiej. W 2007 roku podobna katastrofa dotknęła wybrzeże południowej Kalifornii. Plaże były usiane martwymi lwami morskimi, rybami, ptakami i wielorybami. Obrazy te były żywcem wzięte z Księgi Objawienia. Śmierć zwierząt morskich z początku wydaje się niemożliwa, bo morze jest tak ogromne. Jednak Pismo Święte wyraźnie przepowiada, że wszystko w morzu umrze w czasie kar zesłanych z nieba. Nie ma wątpliwości. To może nastąpić i nastąpi. Masowa śmierć w morzu łączy się bezpośrednio z następnym znakiem proroctwa. A drugi wylał swą czaszę na morze. I stało się ono jakby krwią zmarłego. I każda z istot żywych poniosła śmierć, te, które są w morzu. W drugiej czaszy w Księdze Objawienia widzimy wszystkie rzeki na ziemi zmieniające się w krew. W trzeciej czaszy widzimy wszystkie oceany zmieniające się w krew. Zagniewany Bóg przemieniający wody w krew to zdarzenie powtarzające się w Biblii. Co oznacza? Gdy Bóg zmienia wodę w krew, ryby umierają i nie możesz jej pić, by podtrzymać życie. Krew, która powinna płynąć w żyłach istot żywych, jest teraz w oceanach i rzekach. To symbol dezorganizacji, zamieszania, katastrofy, które Bóg sprowadza na świat, gdy jest niezadowolony. Według Biblii hebrajskiej stało się to w Egipcie. Według Księgi Objawienia stanie się to u kresu dni. W czasach biblijnych krew miała bardzo ważne symboliczne znaczenie. Od początku tradycji judeochrześcijańskiej krew zawsze była symbolem świętości. Równie ważna jest w Księdze Objawienia. Nawet starożytni, którzy nie znali ludzkiej anatomii, rozumieli, że krew płynie przez nasze ciała i podtrzymuje nas przy życiu. Zatem krew to symbol życia, a w sensie duchowym symbol życia wiecznego. Krew może też być potężnym symbolem śmierci. Przez wieki woda zmieniająca się w krew była interpretowana symbolicznie. Teraz nauka oferuje inny punkt widzenia. Czy istnieje naukowe wyjaśnienie tego fenomenu? Na przestrzeni wieków, od czasu do czasu, część oceanów przybierała krwisty odcień czerwieni. Gdy to się zdarza, plaże są zasłane martwymi zwierzętami morskimi. Wszystkie, od strzebli po wieloryby, giną i fale wyrzucają je na brzeg. Dziś te zjawiska znane są pod nazwą zakwitów. Dave Hutchins, ekolog morski z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, wyjaśnia.
Za zmianę barwy wody odpowiadają jednokomórkowe algi, które żyją w wodach przybrzeżnych i wytwarzają toksyny. Ich nagły zakwit może być bardzo szkodliwy. Niektóre z tych organizmów mają czerwonawą barwę. Gdy jest ich dużo, mogą zmienić kolor wody na krwisto-czerwony. Księga Objawienia została napisana na małej wyspie na Morzu Egejskim. Zapewne czerwone zakwity były dobrze znane miejscowym rybakom i szerszym kręgom ludności czytającej przepowiednie. Zważywszy, że znak odnosi się do ziemskich wód zmieniających się w krew, może się to wiązać ze zjawiskiem czerwonych zakwitów. Tylko nienaturalnie wielki, katastrofalny czerwony zakwit mógł być postrzegany jako znak od Boga. Czy czerwony zakwit może być aż tak śmiercionośny? Nauka podsuwa nam zaskakującą odpowiedź. Glony wytwarzają bardzo silne toksyny, które mogą zabijać ludzi i inne kręgowce. Działają podobnie jak gaz paraliżujący. Winowajcami są skorupiaki odżywiające się przez filtrowanie wody. Pompują ją przez coś w rodzaju gęstej siatki i gromadzą glony w swoich żołądkach. Większość zatruć glonami następuje w wyniku spożycia skorupiaków. Toksyny powodują utratę pamięci krótkotrwałej, paraliż, zaburzenia neurologiczne i oddechowe. Wiele substancji toksycznych trafia do naszego łańcucha pokarmowego, ponieważ zjadamy organizmy morskie, które odfiltrowują swoje pożywienie z wody. Miliony ludzi na całym globie, odżywiających się owocami morza, będą głodować. Skala ludzkiego cierpienia i śmierci będzie porażająca. Bez wątpienia wielu dostrzeże w tym spełnienie siedmiu znaków. Skażenia i globalne ocieplenie zakłócą równowagę ekologiczną, która w normalnych warunkach reguluje wzrost glonów. Pobudza to zakwity na całym globie. Jeśli zabójczych toksyn będzie przybywać, mogą zatruć nasze morza. Jeśli toksyczne glony będą górą, znajdziemy się w tragicznej sytuacji. Ci, którzy wierzą w proroctwo siedmiu znaków, zgadzają się z tym, ale z innych powodów. Bóg zwraca się do zbuntowanej planety Ziemi, do Antychrysta i jego sił. Zadręczyliście mój lud, rozlaliście jego krew, zabiliście miliony ludzi wierzących w Boga. Za karę i jako ostatnie ostrzeżenie dla was zmienię wodę wszystkich rzek i oceanów na ziemi w krew. Ten znak można zinterpretować jako przerażającą zapowiedź czerwonych zakwitów na całym świecie. Wiąże się to z naszym następnym znakiem zwiastującym zniszczenie, które przyjdzie z obiektu będącego źródłem życia na Ziemi. Potworne trzęsienia ziemi, niszczycielskie zarazy, umierające krwawe oceany, wszystko to przepowiada Księga Objawienia i spotkaliśmy już to na Ziemi. Te kataklizmy prowadzą do końca świata. Czy są to wskazówki? Ostrzeżenia mówiące, że najgorsze dopiero nadejdzie? Przybywa dowodów zwiastujących nieuchronną globalną katastrofę. Rok 1997. Kanadyjska Arktyka.
160 kilometrów od najbliższego miasta pewien badacz dostrzega niepokojące zmiany. Postępujące zmiany były zbyt duże i zbyt trwałe, żeby uznać je za naturalne wahania klimatu. Działała tu jakaś inna siła. To jest realne i dzieje się teraz. Ogromne fale lodu odrywają się od Antarktydy. Na Atlantyku huragany szaleją z niewyobrażalną gwałtownością. Cyklony niosą śmierć setkom tysięcy ludzi w Azji. Susze niszczą ogromne regiony świata. Gatunki wymierają w nieznanym dotąd tempie. Czy te wszystkie nieszczęścia mogą się łączyć z jednym znakiem? Księga Objawienia mówi, że siedem pieczęci sprowadzi siedem trąb, a dźwięk siódmej trąby przywoła siedem czasz. A czwarty wylał swą czaszę na słońce. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem. Upał, słońce prażące ludzkość, to jeden z najbardziej niepokojących znaków proroctwa. Dla naukowców to niepodważalny dowód, że zmiana klimatu jest faktem. Ziemia rozgrzewa się. Fizyka opiera się na żelaznych zasadach. Decydują one o globalnej zmianie klimatu. Gdy zwiększamy stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, planeta ogrzewa się. Przed fizyką nie ma ucieczki. Mark Serezi z Narodowego Centrum Danych o Śniegu i Lodzie uważa, że zmiana klimatu jest dziełem człowieka. Wyraźnie widzimy skutki globalnego ocieplenia związanego z rosnącym stężeniem gazów cieplarnianych. Cokolwiek robimy, czy budujemy nowe miasta, zakładamy wielkie uprawy, prowadzimy samochody, zanieczyszczając spalinami atmosferę, podnosimy temperaturę na naszej planecie. Sprawiamy, że Ziemia się nagrzewa. Dzieje się to znacznie szybciej niż przewidziały symulacje komputerowe. To budzi lęk. Zdaniem religioznawców dowód zmiany klimatu jest powiązany z większą przepowiednią, z kolejnym znakiem zbliżającej się apokalipsy. Człowiek umrze od upału, promieniowania słonecznego i zatrucia. Woda dla roślin uprawnych wyschnie. Intensywność promieni słonecznych tak wzrośnie, że połowa ludności świata zginie. Obserwujemy niesamowite klęski żywiołowe. Kiedy widzisz w wieczornych wiadomościach ludzi siedzących na piętrze swojego domu, bo parter jest zalany, boisz się. Choć spierają się co do przyczyn, naukowcy i bibliści są zgodni w jednej kwestii. Nasza planeta rozgrzewa się, a skutki będą katastrofalne. To tylko kwestia czasu i gwałtowności uderzeń, które nastąpią. Zwiększenie temperatury Ziemi, choć o kilka stopni, może mieć dramatyczne skutki na całym świecie. Zmiana następuje bardzo szybko. Podniesie się poziom oceanów. Huragany i susze będą coraz groźniejsze. Nasilą się konflikty i spory. Rosnąca fala terroryzmu jako skutek globalnego ocieplenia? Całkiem możliwe. Wzrost temperatury uruchomi reakcję łańcuchową. Poziom mórz będzie podnosił się coraz szybciej. Dlaczego? Bo rośnie tempo topnienia lodowców i czap lodowych. Poziom mórz podniesie się głównie z powodu topnienia lodu na Grenlandii i Antarktydzie. Pokrywa lodowa przekracza tam 90 metrów. Względnie mały wzrost poziomu morza, tylko o 10 metrów, zatopi Florydę i wschodnie wybrzeże Stanów. 25% ludności kraju będzie musiało się przenieść. Jeśli ktoś chce pozostać na swojej ziemi dłużej, musi rozważyć przeprowadzkę na wyżej położone tereny. Część naukowców spodziewa się większego wzrostu poziomu mórz nawet do 90 metrów. Grozi to biblijną katastrofą. Londyn, Wenecja, Amsterdam, Berlin i Paryż znalazłyby się pod wodą.
Wypuszczanie gazów cieplarnianych do atmosfery przez ostatnie 100 lat ociepliło klimat. W najbliższym czasie Ziemi grożą gwałtowne burze. Przyczyną huraganów jest ciepła woda oceanów. W przyszłości możemy spodziewać się wzrostu liczby silnych huraganów i innych zjawisk pogodowych, takich jak burze z piorunami. Nadchodzą zmiany, z którymi ludzkość musi się uporać. Pierwsi odczują to ludzie w krajach rozwijających się. Zginą ich setki tysięcy, ale państwa zachodnie też nie będą bezpieczne. Wydaje nam się, że na Zachodzie nic nam się nie stanie. Poradzimy sobie z każdą zmianą klimatu. Jednak na Katrinę nie byliśmy przygotowani. Wszyscy jesteśmy bezbronni na całym globie. Czy jesteśmy gotowi na globalne ocieplenie, czy też nie, pozostaje w sferze domysłów. Nie sposób się jednak przygotować do następnego znaku. Globalnej wojny, która zniszczy większość ludzkości do ostatniej bitwy między dobrem i złem, którą Księga Objawienia nazywa Armagedonem. Tajemnica siedmiu znaków jest bardzo złożona. Księga Objawienia jest pełna onirycznych, symbolicznych obrazów i ukrytych wskazówek. Biblijne proroctwo to informacje z umysłu wszechwiedzącego i wszechwidzącego Boga. Przypomina informacje CIA, pochodzące z różnych źródeł. Trzeba je zestawić i odczytać ich znaczenie. Siedem znaków tworzy skomplikowaną całość, ponieważ zawierają one więcej niż siedem katastrof. Są to trzy zestawy po siedem kar. Siedem to liczba doskonała. Odnosi się do Boga. Antychrysta reprezentują trzy szóstki. Istnieje wiele interpretacji proroctwa. Niektórzy przywódcy religijni nadużywają go, prowadząc swoich zwolenników na śmierć. Nawet bibliści nie potrafią jednoznacznie zinterpretować siedmiu znaków. Nie wiadomo, czy te słowa mają znaczenie dosłowne, czy też symboliczne. Musimy poczekać i zobaczyć. W historii człowieka mieliśmy już zarazy i głód. Możemy tylko snuć domysły, czy Bóg sprowadzi na nas te nieszczęścia w tej epoce. Pewny jest tylko sąd ostateczny w Księdze Objawienia. Ostatni znak. Armagedon. I ujrzałem bestie i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z siedzącym na koniu i z jego wojskiem. Według Księgi Objawienia pojawi się pierwszy jeździec Apokalipsy, Antychryst. Rzuci wyzwanie samemu Jezusowi. To ostateczna bitwa między Bogiem i szatanem, między dobrem i złem. Ta wojna przeraża swoim rozmachem. W tym momencie spotkają się wszystkie narody świata. Słowo Armagedon odnosi się też do konkretnego miejsca. W Izraelu jest wzgórze Megiddo. O panowanie nad tym miejscem stoczono 21 bitew. Biły się narody i imperia. Proroctwo Armagedonu wycisnęło swoje piętno na historii. Niektóre z tych bitew stoczyli krzyżowcy między XI i XIII wiekiem. Ci chrześcijańscy rycerze wierzyli, że spełniają przepowiednie siedmiu znaków. Krzyżowców postrzegano jako wykonawców przepowiedni z Apokalipsy świętego Jana, ponieważ walczyli oni pod znakiem Krzyża Chrystusa w Ziemi Świętej, w miejscu Armagedonu, zmagając się z armią niewiernych, uważanych za diabłów. With infidel armies who they saw as diabolical. Do dziś proroctwo Armagedonu wywiera potężny wpływ na ludzką wyobraźnię. Ci, którzy w nie wierzą, sądzą, że jesteśmy na progu Armagedonu.
Żyjemy w brutalnym, chaotycznym świecie. W obliczu broni masowego zniszczenia, rozmaitych łajdaków i terrorystów, ludzie boją się, że to może być koniec. W oczach ludzi współczesnych zagrożenie wojny nuklearnej zawsze wiązało się z pojęciem Armagedonu. Koncentracja broni nuklearnej, zaginięcie rosyjskich walizkowych bomb jądrowych, produkcja i składowanie zabójczej broni biologicznej. Po raz pierwszy w dziejach dysponujemy taką technologią, która może obrócić świat w perzynę w ciągu tygodni lub miesięcy. Gdy pojawiają się nowe rodzaje broni masowego rażenia, nawet świeccy eksperci przywołują obrazy, które odzwierciedlają proroctwo. Może dojść do wymiany nuklearnej. Żeby chronić własne interesy, uprzedzamy atak przeciwnika? Wyślemy grupę uderzeniową, żeby zneutralizować zagrożenie jądrowe? Czy sami wykonamy atak? Jeśli ostateczne proroctwo zakończy się jądrowym Armagedonem, skutek będzie taki jak przy uderzeniu asteroidy lub wybuchu superwulkanu. Po zniszczeniach wojennych nastąpi zima nuklearna. Chmura radioaktywnego pyłu pogrąży świat w ciemności. Jeśli temperatura na świecie obniży się o 10 stopni, będzie po nas. Z nieba spadnie radioaktywny śnieg. W tym zamarzniętym piekle spotkamy naszą apokalipsę. Apokalipsa oznacza nie tylko nasz upadek, lecz także ujawnienie tajemnicy. Podróż przez 7 znaków to niekończąca się litania śmierci i zniszczenia. Poczynając od 4 jeźdźców apokalipsy, przez straszliwe kataklizmy, aż po ostateczną bitwę, która może zniszczyć wszystko na Ziemi. Dla wierzących w przepowiednie, 7 znaków to nie odliczanie przed końcem czasu. Znaki pokazują nowy początek, zaskakujące i symboliczne przebudzenie. Chodzi o zwrócenie uwagi zbuntowanej ludzkości, żeby przywołać ją do porządku. W tym momencie zostanie ujawniona tajemnica 7 znaków. Po zniszczeniach ostatniego znaku nieoczekiwanie skończy się Armagedon. Potem ujrzałem anioła zstępującego z nieba i pochwycił smoka i związał go i wtrącił go do czeluści. Armagedon dobiega końca. Szatan jest pokonany. Dobro triumfuje nad złem. Na ziemi rozpoczyna się okres pokoju i szczęścia, który będzie trwał 1000 lat. Konkluzja jest następująca. Bóg nie jest rozgniewanym tyranem miotającym pioruny. Bóg jest miłością. Apokalipsa jest odsłonięciem wiecznej miłości. Nie chodzi o tortury ani choroby, lecz o miłość Boga i stworzenie nowego świata. Proroctwo ma przerazić zbuntowaną ludzkość, ale kończy się nutką nadziei. Nasza potrzeba nadziei to jeden z głównych powodów, dla których wiele osób wierzy, że 7 znaków jest dziś wciąż istotne. Księgi Objawienia nigdy nie czytano z większą wiarą niż dziś. Jest w tym pewna doza ironii, bo żyjemy w epoce nauki, bardzo zaawansowanej wiedzy o tym, co jest tu i teraz. Mimo to nie brak ludzi, którzy mówią, że liczy się tylko nasza wiara. Od tego zależy, czy będziemy żyć wiecznie w raju, czy też smażyć się w morzu ognia. Czy proroctwo 7 znaków spełnia się teraz? Mimo całej naszej wiedzy naukowej nie mamy pewności. Można powiedzieć jedno. Ta przepowiednia jest równie przejmująca i przerażająca, jak wtedy, gdy ją napisano. Wersja polska Toja Studios. Tekst Krzysztof Salawa. Czytał Michał Kruk.